Pod koniec czerwca zainaugurował swoją działalność Zielonecki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Dla seniorów organizatorzy przygotowali 10 wykładów tematycznych, obejmujących różne dziedziny wiedzy, 6 warsztatów treningu pamięci, 12 godzin gimnastyki dla seniorów, wyjścia do kina i teatru, a także 6 spotkań klubu poetyckiego, które zaowocowały wydaniem tomika poezji. Zorganizowano także rodzinny dzień z seniorem, a w nim mnóstwo atrakcji. W Centrum Integracji Społecznej bawiły się całe rodziny, a seniorzy chętnie pozowali podczas sesji zdjęciowej do nowego kalendarza. Dnia 9 listopada odbyło się spotkanie podsumowujące pierwszy semestr, które otworzył występ maluchów z Zieloneckiego Przedszkola. Wręczono tomiki poezji, a seniorki, które uczestniczyły we wszystkich zajęciach, otrzymały upominki. Organizatorzy zaprosili do uczestnictwa w przyszłorocznych zajęciach Zieloneckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.